Ładnie, nie? No, to ja robiłem. Cześć moi drodzy, zaczynamy kolejny projekt. Mam tutaj dwuteownik 180, długość 210 cm, a także siłownik, tu średnica 96, tu 45, długość robocza 80 cm, a całkowita długość po wsunięciu to 110, także z rozdzielaczem i to będzie podstawa do naszej łuparki hydraulicznej. Zaczniemy od zamocowania sobie tego siłownika. Tutaj mam taki cełownik z ścianką 10. Damy go sobie tutaj. Tu jeszcze muszę przyspawać około 60 mm płaskownika, jedna, druga strona, i wywiercić otwory. I zamocujemy sobie ten oto siłownik, oczywiście odwrotnie, tak żeby to szło do góry. To będzie baza do naszej łuparki hydraulicznej. Teraz tak, mam tu już zrobione, tylko muszę otwory większe wiercić na 40, bo średnica otworów tam, żeby zamontować siłownik, to 40, tu mam na razie 37,5, ale już mam takie przyspawane tulejki, które damy tam na samym końcu, żeby zamontować jedną stronę siłownika. Damy tak, a tutaj bliżej zrobimy taki wózek, żeby jeździł nam po naszej prowadnicy dwuteowniku. I zrobimy go tak. Ta półka ma 9,5 i zrobiłem 4 centy szersze, 4 centy, i z drugiej strony 4 wysunąłem. To jest wszystko blacha. Płaskowniki wycięte z tej blachy, grubość 10 mm. Z przodu zrobimy takie coś. Tutaj będą klocki pchały, pchane będą na nóż. Tu z tyłu bardziej będzie drugie mocowanie. Też już kulejki są przyspawane do płaskowników. I tu będzie siłownik. Tutaj ta blacha, tak jak pokazywałem, będzie z przodu. A tu jeszcze zrobimy, mam też takie wycięte 4-centymetrowe właśnie prowadzenie, żeby nam nie kosiło wózka. A pod spodem damy też z płaskownika dziesiątki, a to jest z szóstki, bo grubość półki to 6 mm. I damy z jednej strony o właśnie takie prowadzenie. Z drugiej strony tak samo, i tu myślę zrobić 3 otwory i skręcić na śruby, żeby ten wózek był demontowany. I tak będzie jeździć i dopychać klocki, śniadki do noża. Tu myślę, że otwory 3 z jednej, 3 z drugiej, i zrobimy na śruby M10 utwardzane 10,9 twardości. I tak jak mówiłem, mam ten wózek wstępnie zrobiony. Dziesiątka blacha, tutaj jest szóstka. Nie, ósemka. Tu jest ósemka, bo półka to ósemka. I tu też dziesiątka. Tu 9,5, bo tyle szerokości ma półka. I tu jeszcze po 4 cm. I teraz 3 otwory z jednej, tak jak znaczone, 3 z drugiej.
wiercimy i śruby M10 skręcamy. I mam tu już ten wózek zamontowany. Ciaśniutko chodzi. Jednak dałem po 4 śruby na jedną stronę. 4 na jedną, 4 na drugą, razem 8. Miałem dać 3, ale będzie mocniej. I teraz tak. Pionowa. Tutaj ścianka. I potem te boczne. Żeby za siłownik podłączyć. I tu jeszcze jedna pionowa. I będzie nam to fajnie jeździć. A śruby, tak jak mówiłem, twardości 10,9. Ładnie, nie? I dałem tutaj już z blachy taki płaskownik, który będzie nam pchał na ostrze nasze kawałki drewna. Tutaj mam żeberka też, takie skosy u góry przyspawałem, żeby była większa powierzchnia styku. I tak to będzie wyglądać. Jeden i tutaj będzie koło tego drugi. A potem jeszcze myślę, żeby dać tutaj jeszcze żeberka z boku tej ścianki i z drugiej strony tak samo. Tutaj na końcu też przyspawałem, na razie tylko przyłapałem też. Dociąłem sobie troszkę większej powierzchni blachę niż ten mój dwuteownik 180. Tutaj muszę obspawać dookoła i też tutaj myślę, żeby dać żeberko jedno, żeberko drugie, bo będzie nam to wszystko parło w tą stronę, szczególnie góra. Bo tutaj dam na płaskowniku na jednym i na drugim ostrze z nożem. I wtedy będzie nam kawałki drewna ciągnęło, właśnie pchało na ostrze. I z drugiej strony też taki dałem płaskownik. Też dałem 2 centy szerzej, 2 centy w tamto i 2 centy niżej, żeby potem ładnie obspawać. I tutaj dam, to będzie wzmocnienie mocowania z tej strony naszego siłownika. Tak, żeby nam w tą stronę nie chciał uciekać. No, tylko kwestia jeszcze tych otworów zwiększenia z 37,5 na 40, bo tutaj sworznie 40, bo otwory 40. Tak to wygląda na razie. I mam tutaj już obspawane. Ustawiłem sobie wcześniej, włożyłem siłownik. Ustawiłem centrycznie, obspawałem, żeby na ciasno wchodził. Tutaj też już mam obspawany to płaskownik ten z tyłu, nasz opór, wzmocnienie. I tu już tak samo z tej strony też mam obspawaną całą konstrukcję. Tu jeszcze muszę to blachę, ten płaskownik, który będzie, do którego będzie żeberka mocowane razem z dwuteownikiem, a potem tutaj nóż. Tak, dospawałem żeberka tutaj w tym wózku, tak samo tu z blachy 10 żeberka do dwuteownika, bo górną stronę będzie nam chciało przesuwać w tą stronę, a dolną w tą stronę. I mam tu też super taką twardą blachę, nie powiem wam co to za gatunek, ale w ogóle ciężko przewierdzić, twarda, to będzie ostrze. I tak wymierzyłem, zrobimy taki duży nóż. Tu ma 145 w tą stronę milimetrów, a tu zrobimy tak, poza dwuteownik będzie wychodzić 400 mm, no i tutaj dwuteownik 180, no to tak zrobimy 200, czyli razem będzie miało 600 cm wysokości to ostrze. I w dwóch albo w trzech pozycjach zobaczymy. Damy na maksa obniżone, czyli będzie 15 centów. Schodzić, czyli tak, 30 to będzie minimalne i potem podniesiemy o 15, 45 30 będzie minimalnie
opuszczane do 30 i o 15:45, czyli 65. 30. No. I tak by tutaj dane do czoła na dwóch blachach, dziesiątkach, a to będą właśnie te blachy dospawane tutaj do czoła, do dwutełownika. I tak, moi drodzy, tutaj już dałem z tej blachy, co miałem, tu co ma 145 szerokości, będzie nasz nóż. Tutaj te blachy to z tej, co odciąłem, dziesiątki. Tu ma bodajże 170 w tą stronę i 245 w tą stronę. I tak. Tak będzie podniesiony na maksa, czyli ma 40 cm wysunięcia. Czyli odtąd do tutaj do podstawy 40 cm. A na 25 będzie regulacja. Tu gdzieś zrobię otwory i będzie nasz poprzeczny nóż. Czyli ten będzie pionowy, a tutaj będzie poprzeczny i z drugiej strony też poprzeczny. I zrobię regulację tak, jak jest, na maksa wysunięty, czyli tutaj te kawałki będą miały 15 i poprzeczka, poprzeczny nóż. No a u góry ile wyjdzie, i potem go opuścimy dotąd, czyli tutaj będzie do 25, czyli tu będzie wystawać 25, czyli do tych o mniejszej średnicy będą miały 25 kawałki drewna. To teraz, aby obspawać tu dookoła i tu jeszcze wstawić takie żeberka, chociaż jak z tej strony, też na pewno dwa. No i zrobimy regulację, nie wiem, czy 40-25 to będzie wszystko, czy może jeszcze jedno, no zobaczymy. A i tu trzeba będzie jeszcze przyspawać do tej tylniego płaskownika takie prowadzenie, też z płaskownika, żeby ten nasz nóż o ten nie uciekał ani w jedno, ani w drugo. Czyli tu będzie takie prowadzenie na tym płaskowniku. I tak, żeberka tu już mam przyspawane. Dałem tu po 4, żeby środkowe były na równo. I tutaj też najważniejsze te górne na rozciąganie. Tak się zastanawiam, czy by tutaj jeszcze takiego pod wózkiem dać z 5 centów. Tutaj i tutaj do tego, bo tutaj będą największe naprężenia. Jedna strona i druga już obspawana i tutaj prowadnice z płaskownik trójka grubości 8. I on tu będzie nam trzymał ten nóż po jednej, po drugiej stronie. Tak wygląda i teraz się bierzemy za nadanie ostrza temu naszemu płaskownikowi, a potem będziemy montować ostrze poprzeczne z jednej, z drugiej strony. I mam tutaj już ostrze wyszlifowane. Ono ma koło miarka 3 centy ma to ostrze. Tutaj otwór już wywierciłem. I tu będzie regulacja. Ta kreska to będzie wysokość poprzecznych naszych noży. Dotąd opadnie, bo się oprze na nich, też nie trzeba będzie przestrzelać. A potem śruby podniesie i ten przestrzeli śrubą. I teraz robimy nasze poprzeczne ostrze. Dotąd, żeby nam dochodziły, to będą miały 10 szerokości i w tą stronę będą 20 centów wychodzić. Też mam z takiej utwardzanej blachy. Ładnie, nie? I mam już tutaj ostrza te poprzeczne. Mam tą odległość od góry do poprzecznych 25. Długość jednego zrobiłem po 200 mm, drugiego też 200. W tą stronę szerokość 100 mm i ostrze ma 2,5 cm. Z obu stron zaostrzyłem, przyspawałem dookoła. Jeszcze myślę, że zmienię tutaj to regulację, bo ten otwór tutaj z tą śrubką to będzie nieciekawe. Ale jakbyśmy tu wystawili płaskownik,
i zrobili podparcie takie, to myślę, że to by było dobre rozwiązanie. I myślę, że będziemy testować, założymy siłownik i zobaczymy, jak idzie, czy dawać jeszcze, myślę właśnie nad tym żeberkiem, tutaj nad takim dużym, tutaj, kurczę, 40 centów może, tu go wypuścić, jeszcze z piątkę i tutaj do tego, do tej naszej blachy. Z obu stron, no to by, myślę, że wtedy to już spokojnie by wytrzymało, ale będziemy testować, zobaczymy. No, to ja robiłem. I wcześniej nie pokazywałem dwóch wysokości, bo to jest na samym dole i tu idzie tylko na pół i podnosimy, cyk, przestrzelamy tutaj tą 14 i na wysokości 15 mamy skrzydła i dzielimy na 4, na 2 i na 4. To co, próby, zobaczymy, jak to się będzie zachowywać. Dobra. Czternaście i pół centa średnicy. Thank you.
22 na 8,5. Teraz do 28, ale wreszcie mamy śruba, czyli nie będzie nam się przesuwał nóż. Próbujemy dalej. Ale suchy. Nie, może to olej ściągnąć. Czekaj, nie robię? Będziesz na filmie. Co? No. Ściemnia. No kamera, co tam jest? To mi biodry pytnie. Nie, to podniesie wartość nagrania. Lux idzie, nie podnosi noża, fajnie, teraz ta śruba trzyma. To jest siłownik od jakiegoś tego kombajnu do buraków, od podnoszenia całego kosza z burakami, Kleina czy od czegoś, tam wcześniej to na tym rozdzielaczu
nie dawało, już odcinało. Ale daje nawet radę 28. Zamontowałem tutaj sobie jeszcze z rury kwadratowej 50x50, grubość ścianki trójka, długość 80 centów, cięta pod kątem 45 i tu 45, płaskownik dziesiątka, żeberko i takie te koła jak do tej łuparki, wysokość 20 cm, szerokość 50 zlanej gumy, one tu mają 18 bodajże stworzeń i druga strona to samo. I jeszcze damy, połączymy tutaj czymś na poprzek, myślę, że też jakimś profilem, jedno, drugą stronę, żeby nam się nie rozjeżdżały, i może jeszcze skos, i tutaj też przyspawane dookoła i od góry, i zajmiemy się stopką teraz tutaj pod naszym ostrzem, żeby na czymś też stało. I tak, dałem jeszcze tutaj taką pośrodku między tym 50x52 rurami kwadratowymi rurę prostokątną, 20x40 ścianka dwójka, żeby te odległości tych dwóch kół między sobą się trzymały, i jeszcze spręta, ta długość to 123 cm, a tutaj mamy jeszcze skos spręta kwadratowy, pręt kwadratowy 12x12, długość 70, tak żeby nie uciekało nam to do tyłu. To koła mamy załatwione i zrobiłem od razu stopkę składana tu z profila rura kwadratowa, stopka z rury kwadratowej 50x50, a tutaj jest 60 czy 65, zaraz zobaczymy, 60 na 60, ścianka trójka, tutaj jest dwójka i mamy tutaj płaskowniki, tak żeby nam się chowała, przestrzelona śrubą, tak mamy normalnie, a tak mamy do transportu. To nie ma szans, żeby nam opadało. I musimy jeszcze jakoś rączkę dorobić tutaj, żeby złapać do przemieszczania się naszej łuparki. I mam jeszcze rączkę, dorobiłem do jazdy. I do łupania. Opuszczamy, nie przeszkadza. Za oknem wichura, deszcz szaleje. A ja tu już siłownik zamontowałem, tak jak był, i teraz będę rozdzielacz montował, tylko muszę zakupić jeszcze kolanka, żeby troszkę się przesunąć bardziej z rozdzielaczem tutaj w stronę ostrza, wtedy go zamontuję. Ale zanim będę miał kolanka, to mam tutaj rurki kwadratowe 20x20 ścianka dwójka i jedno 25 leżała sama, to też ją wykorzystam. I zrobimy tutaj z tej strony takie podparcie, żeby duże kawałki nam nie spadały, żebyśmy nie musieli się schylać i z ziemi ich podnosić, jak jakiegoś dużego śniadka tutaj wrzucimy. Zrobimy pod kątem, tu pod kątem prostym, i troszkę do góry 5 takich elementów z rur kwadratowych.
i przyspawałem sobie te rury kwadratowe. Na początku 5, ale tak potem zobaczyłem, dołożyłem jeszcze 6. Tutaj zaraz jak się nóż zaczyna, bo już jak troszkę rozetnie, to akurat spadnie nam na to naszą drabinkę. Akurat taki materiał miałem, 4 to rury 20x20, ścianka dwójka, te 25x25 też z dwójką. Odległość tutaj w ich osiach symetrii to jest co 10 centów, co 10 cm, a długość 40. 20 do zgięcia i do góry 20. Tak żeby nam przy rąbaniu nie przeszkadzały. Akurat jak coś spadnie, to myślę, że spokojnie przechwyci. I mam, moi drodzy, tutaj rozdzielacz już zamontowany, powymieniane przewody, w sensie kolanka pozakładałem, że tutaj już mamy po ładzie. Tu kolanko tak samo, tu zrobiłem na płaskowniku takim fikaśnym, 10, także gruby wytrzymały, na 2 śrubki przykręcone. I teraz w tą stronę mamy, zasuwa nam tłoczek w prawo, tu cofa się, czyli tak intuicyjnie, i na nóż będzie nam działać. Coś jak grube spadnie, to na tego chwytaka, łapacza. Także pomalować i by było. Podpinamy jak coś traktor i możemy łupać. Mobilne na kółkach. Na sam dół, na pół, tak, blokujemy śrubą i tutaj je mamy 15 odległości i na 4 łupiemy nasze śniadki. Na kółkach stopka składana, tam rączka też opuszczana, mobilna łuparka hydrauliczna. Ten siłownik to jest od kombajnu buraczanego, od wysypywania buraków z kosza, czyli ten największy 7-8 ton udźwigu, także mega mocny, jedynie rozdzielać może nie dawać. Jak coś takiego ogromniastego położymy, tu ostrze ładnie na 4. Tak jak widać, do pomalowania i może jeszcze jakieś testy będziemy robić, zobaczymy, bo wszystko już drewno praktycznie poupane.